Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Dola. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z podsumowaniem stycznia. I to w sumie tyle. Dla mnie on był bardzo trudnym miesiącem i jakby nie czytałam super dużo książek, a jeżeli czytałam, to raczej one były krótkie i lekkie, z racji tego, że no sesja po prostu i nie miałam weny na jakieś trudniejsze rzeczy. Chociaż takie też kilka się znajdzie, więc ogólnie mega spoko. Tola? Było okej. No to dobrze. Tola, w tym momencie, jak to nagrywamy, jest 28 i na pewno jeszcze obie skończymy co najmniej jedną książkę, o tym Wam wszystko będziemy mówić na bieżąco. U mnie to jest 13 na ten moment, u Toli 4. Dobra, to co, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Niestety musisz użyć telefon, bo wysłałam Ci mojego screena, bo bardzo dużo książek, które czytałam w tym miesiącu, nie mam fizycznie, ale na pewno zaczęłam miesiąc od śmierci Iwana Ilicza, przesłuchanego w audiobooku. Bardzo chciałabym to kupić, ale nie ma żadnego nowego wydania papierowego, a starego nie udało mi się jeszcze znaleźć, więc jeżeli może ktoś z Was ma i nie chce, to jakby... W każdym razie, śmierć Iwana Ilicza opowiada o mężczyźnie, który no, jest na łożu śmierci i no, jakby opowiada swoje... Nie, że życie, bo to nie jest całe życie, ale opowiada kilka takich swoich jakby sytuacji, opowiada o swoich przemyśleniach a propos życia. Jest to książka dość interesująca pod kątem takim, że rzeczywiście na przykład taką moralność i obyczajowość ludzi mieszkających w Rosji, nie wiem do końca jakie to są lata, no ale z x lat temu. I rzeczywiście od tej strony kulturowej to jest bardzo ciekawa książka, natomiast nie ukrywam, że kompletnie mi nie zapadła w pamięć. Potrafię sobie przypomnieć, co się tam działo, ale nie wywołało we mnie jakichś żadnych większych emocji. Nie odradzam Wam jej absolutnie. Jest to no de facto klasyka rosyjska, Lew Tolstoj, więc jakby warto poznać. Było w porządku. Nie było to nic odkrywczego i dla mnie emocjonalnego. Tola. Ja natomiast... Powiedz, od czego jakby zaczęłaś, no bo to jest takie najbardziej fundamentalne w tym miesiącu, czyli syzyfowe prace. Tak było. Syzyfowe prace. Ogólnie książka, której nie mam, to po pierwsze, wypożyczona z biblioteki i przesłuchana dzień przed sprawdzianem, z którego dostałam trójeczkę, więc elegancko. Słuchajcie, nie była zła. Naprawdę podobała mi się. Uważam, że to była jedna z lepszych lektur, jaką w ogóle przeczytałam. Ja nie czytałam, więc to ja jest nie mam pojęcia. Bardzo zaskakujące w momencie, w którym, no wiecie, deadline, lektura i jakby, której nie znam i o niej nie słyszałam wcześniej. Oczywiście z podejściem mitów greckich. Co autor miał na myśli? Dosłownie, pisząc ten tytuł. O co chodzi? Nie wiem. Analizowaliśmy to na polskim. Nie tłumaczcie mi, ja nie chcę wiedzieć chyba. To mi mózg po prostu wypiera sobie takie tak, informacje. Dosłownie. Bardzo mi się podobał. Niekoniecznie rozumiem, dlaczego jest lekturą. W sensie rozumiem, ale nie uważam, żeby była potrzebna jako lektura. Ale jako książka dobrze się bawiłam. Przyspałam na ostatnich 10 minutach i się okazuje, że on tam miał jakąś birutę. Jakby... To było dla mnie... Birutę miał, laskę taką jakąś. I jakby... A to nie jest spoiler? No, że będzie jakaś laska tam? A no w sumie. I pojawia się właśnie pod koniec nowa bohaterka, więc jeśli macie tego sprawdzian teraz, to wam mówię, nie zasypiajcie przy końcu, słuchajcie. Bo moja polonistka zrobiła sprawdzian, który daje urywki książki, tekstu i daje pytania. Ale to mega spoko, bo nawet tak się nie czytało. Właśnie nie, daję pytania. Na przykład, słuchaj, ktoś umarł? Kto umarł? Oh. No, więc bez... I większość... I dlatego mam trójkę, a nie piątkę. Dlatego, że zawaliłam te ostatnie 10 minut, bo tam była bardzo ważna akcja ponoć. I musiałam to później dosłuchać. Także ogólnie to mi się podobało. Kocham Radka i uważam, że Radek... Pozdrawiamy wszystkich Radków. Tak, Radki są super. Uważam, że Radek pasuje do Marcinka bardzo. I jakby, no, shipuje ich. Kropka. Dziękuję. Ogólnie bardzo, bardzo fajna. I bardzo fajny film. O, skończyłam. Bo bardzo fajna recenzja. Dziękuję bardzo. Moją drugą książką jest Sól od morza Ruty Sepetys. Jest to powieść historyczna dziejąca się pod koniec II wojny światowej i mamy tutaj takie zderzenie kilku jakby narodowości, bo mamy tutaj Litwinkę, Polkę, Niemca i na samym początku jeszcze Rosjanina, ale on jakby szybko zostaje zutylizowany w drugim rozdziale, także spoko. I oni zupełnym przypadkiem gdzieś tam się łączą ich drogi, tych przypadkowych ludzi, no i okazuje się, że mają mniej więcej wspólny cel.
Ich celem jest dotarcie na statek i popłynięcie, no ucieczka gdzieś tam na bezpieczniejsze ziemie. Książka, która kiedy czytałam, naprawdę mi się podobała. Natomiast ona również nie wywołała we mnie większych emocji. Rzeczy, które się tutaj dzieją, niektóre są naprawdę dramatyczne, ponieważ jeżeli wiecie z historii, to ten statek, który jakby jest tutaj tym no, główną osią fabularną, on zostaje, tak, bo robiłam to we vlogu w aplikacji. No. Ten statek zostaje storpedowany i on jakby tonie. I ci ludzie wszyscy ze statku no, próbują uciekać. I rzeczywiście ta akcja tej tragedii była bardzo dobrze napisana. Natomiast w moim odczuciu ona była dość mocno ograniczona, w sensie za dużo skupialiśmy się na jakichś takich relacjach międzyludzkich, które oczywiście były bardzo ważne i jakby no miłość na przykład w czasie wojny to był na pewno bardzo mocny motywator, żeby robić jakieś rzeczy. Natomiast nie ukrywam, że miałam nadzieję na powieść historyczną w kontekście powieści historycznej, a nie po prostu obyczaj osadzony w historii. No. A trochę chyba w tą stronę ta książka wpadła. Nie zmienia to faktu, że była to bardzo ciekawa lektura. Cieszę się, że opowiadała o takim temacie, o którym ja z historii po prostu nie wiedziałam. I tak jak mówię, te sceny akcji były bardzo dobre, tylko żałuję, że było ich tak mało. Zakończenie mi się nie podobało, bo było takie dość, no takie... Chyba miało być słodko-gorzkie, ale została taka dziwna słodycz tylko i nie do końca mam wrażenie, dobrze to podsumowało całą historię, ale styl pisania z drugiej strony był ogólnie bardzo przyjemny, więc jak najbardziej Wam tę książkę polecam. Myślę, że Tola by też ją mogła przeczytać, jeżeli miałaby taką ochotę. Taka... Mam bardzo ochotę. Koniec końców w porządku, dobra, ale niewybitna. I tu jeszcze powiem o jednej. Jest to bioksiążka pana Łukasza albo Pawła. Bioksiążka, podtytuł tu jest uważam bardzo kluczowy, bo tam jest napis Biologia dla niewtajemniczonych. I to jest książka popularno-naukowa. Ja jestem niewtajemniczona. Tak, no i moim zdaniem to jest najgorsza książka w tym roku. Wiem, że przeczytałam dopiero 13, ale ja wciąż. Bardzo mi się nie podobała. Ja też dość obszernie mówiłam we vlogu, ale trochę się powtórzę, bo mam wrażenie, że jakby to nie wybrzmiało. Ta książka... Jakby, jak otworzycie sobie podręcznik do rozszerzonej biologii w liceum, do matury przygotowującej Was, to dosłownie po kolei te tematy, które są w tym podręczniku, są opisywane w tej książce. Przepraszam? W tym samym zakresie wiedzy. Piszesz maturę z biologii? Nie, no ale czytałam te podręczniki z biologii. Ja wiem mniej więcej, jak one wyglądają. Czytałam je dość dokładnie. Okay. Więc jakby wiedzowo i to, co miałaby ta książka Wam przekazać, to moim zdaniem jakby... Wartość jest dość mocno ucięta, bo nie ma tam żadnych rzeczy, które byłyby opisane w sposób ciekawy, na przykład jakieś coś z autopsji, że autor nam opowiada. Albo na przykład próbuje, żebyśmy zapamiętali jakąś informację w tej książce, opowiadając nam jakąś historyjkę, albo cokolwiek. To jest dosłownie wiedza, zdanie informacyjne po zdaniu i tam nie ma nic więcej. Nie ma żadnego waloru literackiego, żadnego, zero. Nie ma waloru rozrywkowego, zero. Jeżeli ktoś, kto chciałby poznać biologię, bo nigdy się z nią nie styknął i wziąłby tą książkę, bo zobaczyłby napis dla niewtajemniczonych, to by już nigdy w życiu nie chciał żadnego biologicznego tematu w ogóle widzieć na oczy. I to jest najgorsze. Ja już nie chcę. Bo jakby ja, mając jakąś wiedzę, no czytałam i słuchałam tego i mówiłam, no dobra, no jakby okej, powtórka z biologii z liceum. Ale gdyby ktoś chciał się zainteresować, to ta książka nie ma szans tego zrobić. Co więcej, autor używa w pewnych kwestiach, i to mogę jakby zaznaczyć, dlatego że ja niektóre rzeczy wiedziałam wcześniej, a on opisując to używa jakichś w ogóle wyimaginowanych słów, w sensie inaczej, no one miały sens, ale po co? Można by to było wytłumaczyć to zjawisko w bardzo prostym, jednozdaniowym sposobie. Autor, mam wrażenie, próbował zaznaczyć, jaki on jest inteligentny, że on zna mądre słowa, że on skończył studia i że on napisał książkę popularno-naukową, więc teraz wszyscy słuchajcie i czujcie się głupio, jeżeli to czytacie. Wiecie, co chodzi? Bardzo mi się ta książka nie podobała. Strasznie jestem negatywnie do niej nastawiona. Oczywiście, jeżeli, nie wiem, no, to komuś się spodobała, to bardzo się cieszę. Moim zdaniem po prostu ona oszukuje nas. Bo miała być czymś zupełnie innym. A okazała się być encyklopedią wpisaną w książkę. No i tyle. Ja czytam książkę, o której już mówiłam tyle na kanale, albo nie, tyle... w jednym vlogu tylko mówiłaś. Serio? A, to mówiłam tyle o tym w domu, to dlatego. I jest to oczywiście Zamroczoną rzeką. Jestem z siebie tak dumna, że to przeczytałam. Ja też w końcu, jestem bardzo dumna. W końcu przeczytałam jakąś książkę, ponieważ nie wiem, czy wiecie... Dobra, tam nie było kropki. Ponieważ najczęściej jak...
nagrywałam filmy i że mówiła o jakiejś książce, która mnie interesuje, ja odkładam na boczek obok moich, co nie? I ten boczek mam wziąć do siebie do pokoju. Tylko, że ja go nigdy nie biorę. Ja już o nim zapominam. Tak, zapominam o nim, nie interesuje mnie on, zapominam o fabule, o wszystkim zapominam. W ogóle o... Dlaczego cię zainteresowało, zapominasz? Tak, o wszystkim zapominam, a potem Zucha jest zdziwiona, że ja nie pamiętam, o co chodzi i kiedy o tym opowiada. No i w końcu wzięłam Zamroczną rzeką, którą odłożyłam na ten boczek. I Zamroczną rzeką to jest książka straszna, to po pierwsze. Bardzo w prosty sposób napisana, w sensie... Literacki. Tak. Styl pisania nie jest w ogóle problematyczny. Cieszę się, że mogę ją przeczytać i uważam, że wiele osób powinno wiedzieć o sytuacji w Korei. Teraz, w sensie... No, tak, okej, no wtedy, po prostu. Teraz. Bo to się dzieje na początku w latach 60., a potem idzie do chyba 2014. No jest tak, on, tak, no ten epilog. Tak. I to jest straszne. Jakby ja chyba trochę nie chcę poruszać tej kwestii. Mhm, chciałam, okay, żeby każdy mógł to przeczytać samemu i wybudować sobie zdanie na ten temat i zobaczyć, na czym to faktycznie polega. Ja płakałam ostatnie 30 minut mojego tego czytania i jakby dosłownie siedziałam potem, jak skończyłam już tę książkę, przez 10 minut i tak o. I tak oj, płakałam po prostu. Także myślę, że nie powinnam teraz mówić więcej, bo zaraz znowu się poryczę. Dlatego proszę, przeczytajcie. Dziękuję. Piękna recenzja. Dziękuję. U mnie będą dwie kolejne książki młodzieżowe. I mamy tutaj pierwszy tom opowieści z Narni. Podobał mi się. Przeczytałam, tak. Zaczęłam sobie robić reread. Podobał mi się, natomiast ja go bardzo, bardzo dobrze pamiętałam. To znaczy ja film znam na pamięć i książkę też czytałam wielokrotnie, więc dla mnie to nie było nic odkrywczego. Było bardzo przyjemnie. I tyle, i będę robiła reread na pewno dalej, ale nie ma co się jakby o opowieściach z Narni rozwodzić. I przeczytałam Dekol! Czyli jednak, co prawda z dość dużym opóźnieniem, bo miałam przeczytać na początku grudnia, jak nie w listopadzie, ale słuchajcie, udało mi się. I mamy tutaj historię świata, w którym nastolatkowie są w różnych momentach swojego życia jakby zabierani do innego świata na chwilę, na taką próbę przetrwania. I jeżeli im się uda, no to super, a jeżeli nie, to umierają. I w tym drugim świecie... Nie wracają zazwyczaj. W sensie wraca ich ciało jakby martwe i jedno na 10 osób może przeżywa. I w tym drugim świecie są tak zwane potwory, sidhe, nie wiem jak ich tu przeczytać, i oni robią różne złe rzeczy w ramach zemsty. I więcej wam nie powiem. Oni mają takie... To jest ważne chyba? Tak się znaczy, ty zawsze to zaznaczasz, że uważam, że to jest takie dobra, mało istotne dla bez. Jak to mało istotne? W sensie, no jest istotne, ale chodzi o to, że każdy może to sobie samemu odkryć. Dobrze. W każdym razie, nasza główna bohaterka, czyli Nessa... Ma super imię. Jest chora, kuśtyka, nie może chodzić szybko, chodzi o kulach, no i ma po prostu problemy tak, żeby się ruszać. No a wiadomo, że jak się trafi do tego świata, no to albo trzeba uciekać, albo trzeba walczyć, a jeżeli nie ma się możliwości jakby dobrego ruchu, no to nie da się zrobić żadnej z tych rzeczy. Więc jakby ją wszyscy skazali trochę na śmierć. No i to jest, mam wrażenie, że to jest taka podstawowa fabuła, którą wam opowiem, ale ta książka rozbija się o coś tak, zupełnie innego. Dosłownie. I to jest bardzo ciekawe, tak, bo to jest motyw, który rzadko widzimy w młodzieżówce, że jakby, no jakby opis książki w młodzieżówkach no będzie tym, co zostaniecie w książce. A tutaj... Niekoniecznie, to jest tylko jest podstawa. Właśnie taka. Idzie to w taką bardzo rozbudowaną stronę. Mi się bardzo podobało. Dość mocno się zaskoczyłam tym, jak bardzo się w to zaangażowałam i wciągnęłam, bo zdecydowanie jest to książka, której nie da się odłożyć. Wiem, że ona teraz jest chyba ciężko dostępna. Serio? Tak. Wydaje mi się, że mogę... Muszę przestać mówić o książkach, które są dobre. To prawda. I ciężko dostępne. Zapytam Łukasza, bo to jest książka z czwartej strony i zmienili, czy mają w planach jakiś dodruk czy cokolwiek, więc jeżeli będę miała jakąś informację, to wam powiem. Natomiast czytało mi się to fascynująco szybko. Bohaterowie są ciekawi i to jest w ogóle taka książka, która jest mocno niesztampowa. Tak. Więc ogólnie mega spoko. Ja mam mega pozytywne odczucia. Jedyne co to też wam powiedziałam, że zakończenie było odrobinę za szybkie. I jakby dałoby się to po prostu moim zdaniem jeszcze 50 stron przedłużyć i byłoby to wszystko lepiej wytłumaczone i podsumowane, ale koniec końców nie wiem, czy nie jest to jedna z najlepszych młodzieżówek, jakie w ogóle w niedalekiej przeszłości czytałam. Przepraszam. Także ekstra. Uwaga, uwaga. Dziękuję.
Ogólnie to mamy dekol 2, więc przeczytaj. No wiem, przeczytam. No. Okej, teraz ja trochę porozmawiam i liczę na konwersację w komentarzach, ponieważ ja z Kecią o tym porozmawiam, a na razie rozmawiam tylko z mamą, która zna już moje zdanie. I myślę, że troszeczkę nie może już mnie słuchać, dlatego posłuchacie wy. Ha. Po to mamy kanał książkowy. No. Mówili, że jestem zbyt wrażliwa. Federica Bosco? Nie wiem. Tutaj przesłuchałam w audiobooku przez ogólnie strasznie długo, bo ja mam problem z audiobookami, szczególnie kiedy słucham ich z mamą, ponieważ zawsze, kiedy gdzieś jedziemy, mama włącza audiobooka, jakby ja czasami chcę posiedzieć w ciszy i ja, dlatego tak wolno mi to idzie, co nie? Po prostu mi się wzięcie do audiobooka jest bardzo ciężkie i ja nie włączam automatycznie audiobooka w przeciwieństwie na przykład do Zuzi. Tak, ja mam cały czas audiobooka włączonego. Przy jakichś czynnościach, które mogłabym robić w ciszy. Ja w sumie nie robię w ciszy. Bez muzyki, bez audiobooka. I powinnam chyba się już nauczyć tego nie robić. Wracając. Ta książka była skomplikowana. Myślę, że ostatecznie fajnie byłoby, gdyby trafiła do jak największej ilości osób, aczkolwiek mnie troszeczkę denerwowała. Okay. Ponieważ autorka, mam parę tutaj względów, dlaczego. Ja nie chcę tutaj mówić bardzo źle, bo na to książka nie zasłużyła, ale to są jakieś bardzo moje subiektywne, bardzo moja subiektywna opinia, więc nie wiem, czy powinniście się tym sugerować. Bardzo dużo przytaczania innych książek o wysokowrażliwości, które opierały się potem na tym całe rozdziały, analizowania jednej prostej sentencji, które w ogóle dla mnie nie były potrzebne, bo to było proste jedno zdanie, które ja zrozumiałam i nie potrzebowałam go rozbudowania. I mam wrażenie, że sama autorka mówi dość oczywiste dla mnie rzeczy, jakby nie przedstawiła mi niczego nowego, ale może to działać tak, że jak ktoś ci powie, że ten kwiat jest zielony, to ty będziesz miała, powiedziałam teraz w głowie, że ten kwiat jest zielony. Może nie myślałaś o tym wcześniej. Okej, ciekawy punkt widzenia. Bo dla mnie to nie było nic nowego. O większości z tych rzeczy wiedziałam. Ogólnie mam wrażenie, to jest dopiero subiektywne, więc jeśli ktoś czytał tę książkę, to proszę ze mną podyskutować. Że autorka jest dość pasywno-agresywna w stosunku do każdej społeczności. Do społeczności wysokowrażliwej, do której też należy, bo często wywyższa wysokowrażliwych na piedestał, w momencie, w którym mówi, że są bardziej wrażliwi, więcej rozumieją, mają więcej empatii i robi to w dziwny sposób. Był moment, w którym nazwała to supermocą, co było dla mnie dziwne, bo oczywiście każda cecha niesie to ze sobą swoje negatywy, co nie? Przepraszam, jeśli mówię chaotycznie. Nie, ja jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem, bo dobra. Mówisz przepiękną i zgrabną recenzję. Dziękuję. Więc kontynuuj. Bo mam wrażenie, że jest trochę przedługa. Nie. A w drugim momencie totalnie miesza z błotem, że są leniwi, uparci, w ogóle wszystko co najgorsze. Dlatego totalnie tego nie rozumiem. Bardzo dużo mam na myśli. Podsumowań, w sensie backstory i porównywanie rzeczy, które mówi do swojego życia. I bardzo to jest mocne, jakby ja chyba tego nie potrzebowałam tego słyszeć. Chciałam książkę o wysokowrażliwości, która otworzy mi oczy i która sprawi, że mi będzie łatwiej, że wszystkim będzie łatwiej, że łatwiej będzie mi komunikować się z ludźmi i rozmawiać na ten temat, a niekoniecznie tak się wydarzyło, nie wniosła nic nowego dla mnie, ale dalej, ja nie wiem, czy to dlatego, że ja to po prostu wiedziałam automatycznie, po prostu z obserwacji. A może po prostu książka jest taka dobra. Dokładnie, więc jakby potrzebowałabym, bo znam już opinię mamy, dlatego... A mamy się podobało? Tak, mamy się podobało. Mamy je to ułatwiło chyba życie ze mną, więc... No widzisz, no może to zależy też od człowieka. Właśnie. I bardzo dużo porównań, na które musiałam zastopować audiobooka, żeby wyprowadzić mamę z błędu. W sensie wkładanie do jednego wora. Okej. Okay. Kropka. Bardzo dużo dziwnych sytuacji, które niekoniecznie mają miejsce, na które mam argumenty i teraz żadnej nie przytoczę niestety, bo nie pamiętam, ale było bardzo dużo momentów, w którym po prostu się nie zgadzałam i po prostu czułam, że to mnie rani, jak ona tak mówi.
i że nie ma to koniecznie sensu ani żadnego odwołania. Dlatego kończąc tę przydługą recenzję, uważam, że powinniście przeczytać, żeby sprawdzić kwestię tego, co mówię. Okay. Czy mam rację, czy nie mam racji. Ale może jest też tak, że o tym samym temacie będzie po prostu lepsza książka. Tak, więc oczywiście. Nie ma sensu poświęcać. Tak. Bo wydaje mi się, że ta, którą... Ciężko mi obiektywnie to ocenić, niestety. Wydaje mi się, że ona jest jedną z najbardziej popularnych na rynku. Tak. Więc może dlatego ona jest po prostu... Możliwe. W sensie ona jest taka właśnie prosta. Możliwe. Dlatego jeszcze raz, jeśli chcecie ze mną porozmawiać, napiszcie mi w DM-ach na Instagramie smutną humor albo w komentarzach. Jestem bardzo dumna, bo zrobiłaś przepiękną i bardzo merytoryczną recenzję. Dziękuję. A audiobook bardzo przyjemny ogólnie. Bardzo fajny głos czyta. No to ekstra. Frankenstein Mary Shelley. Bardzo dużo o tym mówiłam we vlogu, ponieważ słuchałam to we współpracy z BookBeatem. Natomiast ogólnie książka zrobiła na mnie dość spore wrażenie. Na pewno nie idźcie do tego jako do książki grozy, bo nie ma to jakby przełożenia w książce. Natomiast jest ona momentami niepokojąca, ale raczej nie ze strony takiego, wiesz, straszenia i potworów, i potwora, który może cię zabić w każdej chwili, a raczej jest niepokojąca, bo zdajecie sobie sprawę, że ludzie mają w sobie taki mrok i pewnego rodzaju niezrozumienie dla czegokolwiek. Mogę przeczytać? Możesz, ale ogólnie to jest klasyka, nie? Nudzi mnie. W sensie, ona nie nudzi moim zdaniem. Ona jest na tyle dobrze napisana i na tyle dobrze się zestarzała dla nas, że ona nie, na przykład w przeciwieństwie do Drakuli, to mam bardzo dobre porównanie, nie? Drakuli się moim zdaniem nie dało słuchać, bo po prostu tam się nic nie działo cały czas, a z kolei Frankenstein jest naprawdę w bardzo dobry taki balans. Okej, okay, a jaki jest napisany, w jaki sposób? Dość przyjemny, chociaż nie wiem, czy właśnie nie ułatwiła mi tego audiobook, nie? Okay. Bo nie wiem, czy w czytaniu byłby dokładnie tak samo przyjemny. Stosowne. Natomiast sama historia mi się naprawdę bardzo podobała. Zaskoczyła mnie kilkukrotnie, nie spodziewałam się, że tak oryginał tej historii Frankensteina wygląda. Bo jednak część oczywiście wiedziałam, ale części nie. I powiem wam, że to mnie zachęciło do tego, żeby przeczytać Mroczne dzieje Elizabeth Frankenstein. Bo rzeczywiście Elizabeth jest bardzo ciekawą postacią w tej książce i bardzo mało jej jest. Kim jest Elizabeth? Elizabeth jest dziewczyną, którą przygarnęła rodzina Frankensteina, tego doktora. Jak on był dzieckiem i jak ona była dzieckiem, to ją przygarnęli. No i oni tak jakby rośli jak siostra i brat trochę. Bardzo, bardzo blisko ze sobą związani. No i potem jak Frankenstein wyjechał na studia, no to ich się drogi rozlały. No a potem znowu się gdzieś tam spięły. No to nie wiem, czy mogę powiedzieć dalej. Okej, okay, nie mów dalej chyba. Właśnie. W każdym razie, bardzo wam polecam. Myślę, że może być to dobra książka na początek z klasykami. I zrobiła na mnie spore wrażenie. I też, no po prostu polecam. I moja kolejna książka, którą przeczytałam, co z Tobą jeszcze nie dyskutowałam na ten temat, więc możemy teraz sobie porozmawiać, jest to Królowa Niczego Holly Black. Miałam taki moment podczas nauki do mojej sesji, że wstałam z łóżka, podeszłam do mojej półki i mówię, muszę to przeczytać. Wzięłam, przeczytałam na raz i odłożyłam z powrotem. I ogólnie tak to działało. Przeczytałam to myślę, że w 3 godziny, nawet nie. Bardzo szybko się to czyta, no. Ale to miałam to samo przy pierwszym tomie. Jest to oczywiście kontynuacja Okrutnego Księcia i Złego Króla, nawet wam mogę tu pokazać, bo w końcu mamy całą trylogię w jednym miejscu, no bo miałam ją w Poznaniu. Tak ona wygląda. I oczywiście jest to bardzo, bardzo popularna seria młodzieżowa na BookTubie i Bookstagramie i za granicą i w Polsce. No i teraz tak. Podsumowując, tą książkę nie była jakaś super, ale nie była zła. Spodziewałam się czegoś kompletnie gorszego. Spodziewałam się, że będzie to mocno naciągane, spodziewałam się, że będzie cringe'owo bardzo i spodziewałam się, że momentami wręcz nie będę mogła tego znieść. To była zła królowa, moi drodzy. Nie czytajmy złej królowej, dobrze? Okej, okay, ja nie czytałam, więc jakby nie wiem. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo dobra rozrywka. I jakby... Moim zdaniem jest trochę za dużo hype'u na tą serię, za dużo się o niej mówi i za bardzo w superlatywach, ale ona też nie jest... Najgorsza. Właśnie, nie jest zła. Z tych serii, które dostały bardzo dużo uwagi, to ta na pewno nie jest, na pewno na nią nie zasługuje. W sensie, ja bym jej nie wynosiła na jakieś piedestały książek, nie? Młodzieżowych. Bo uważam, że w książkach, kategorii książek młodzieżowych jest dużo lepszych, które są jakby bardziej, lepiej po prostu... nawet na przykład The Call uważam za lepszą książkę młodzieżową niż to. Ale podsumowując jakby całą trylogię, jak ja skończyłam to nieszczęsną Królową Niczego, to ja uważam, że to jest bardzo fajna seria. Bardzo fajna. Jakby ten sam tom nie był ekstra, ale jakby tak, łącząc to wszystko... Dokładnie.
to kurczę, powiem wam, że jakbym miała wam polecić serię młodzieżową, to ja bym na pewno ją poleciła. No. Ona wciąga, ona angażuje, pomimo tego, że ja się krzywię na pewne sceny, oczywiście, że się krzywię, na jakieś wątki romantyczne i tak dalej, to mimo to potrafię czerpać z nich radość. Tak, tak. Te sceny, te najbrutalniejsze sceny uważam, że są najlepsze. Natomiast trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, jakby scenie erotycznej. Tam była? Była, ale to ona nie była opisowana. Natomiast fakt wspomnienia tam ogona Cardana dwa razy był moim zdaniem lekko... No jakby... Cardan miał ogon, spoiler alert. Dyskomfortowy, bo jakby... Dziwnie to było zrobione. W każdym razie, ogólnie jeżeli nie czytaliście Okrutnego Księcia, nie szykujcie się na jakieś nie wiadomo co, ale na pewno warto jest polecenie. I na pewno myślę, że Zucha to stary wyjadacz fantastyczny. Myślę, że gdybyście przeczytali mniej fantastyki niż Zuzia, tak, to na pewno jeszcze wam się jeszcze, też się wam spodoba. Tak, ja mam wrażenie po prostu, że ta książka jest samoświadoma w tym, że ona wie, że ona nie jest wymagająca i ambitna. Tak. I jakby i wykorzystuje to w 100% i jakby daje czystą rozrywkę. Tak. Już nieopatuloną w te takie... patetyzm, o. Ja myślę, że 13 plus, tak? 12, 13 no, 12, plus, 13. No, w razie W, ale to też zależy od książek, które czytacie, bo dla niektórych może być no. I 10 plus, no nie wiem. Nie za bardzo też lubimy tak oceniać, wiecie, wiekowo, ale zawsze pytacie, więc tak orientacyjnie mówimy. Więc koniec końców, mega się cieszę, że udało mi się skończyć serię. Stop. Dobra, to jeszcze na chwilę zostańmy. Co uważasz o końcówce? W sensie... tych dwóch końcówkach. Ta pierwsza końcówka, mi się akurat nie podobał motyw, co tam się działo. Ja byłam... Akcja pewna dotycząca węża, żeby wszyscy, co czytali, wiedzieli, a ci, co nie czytali, to nie wiedzą. Słaba, moim zdaniem, nie podobało mi się. Natomiast jakby sam koniec tej książki... Właśnie, ja mam odwrotnie. Aha. Że ta, w sensie z tego, co pamiętam, bo nie wiem, jak to by było teraz, to to pierwsze zakończenie dla mnie było grube, mogło tak zostać i naprawdę doceniłabym, gdyby tak zostało, bo wiecie, to była ważna postać i fajnie by było zamknąć rozdział. I lipa. W sensie zakończenie jest cukierkowe. Tak. Ale jakby ja uważam, że wpasowuje się w ramy samej książki i w konwencji książki. Ale ta książka byłaby o wiele lepsza, gdyby się zakończyło w pierwszym zakończeniu, uważam. No, może tak być, no. Dobra, teraz ty. Książka, z którą męczę się, o mój Boże, już cały miesiąc. Chyba z trzeci tydzień, no. No. Pałac z północy. Ogólnie to ta książka nie jest w ogóle zafonowa. Nie no, zafonowa trochę jest w klimacie. No klimat... Ale w poziomie. W poziomie? Szkoda mi w ogóle o niej mówić, ja nie chcę mówić źle o zafonie. I to nie jest zła książka, ale tak mnie nudzi. Nieziemsko, w ogóle mi się przez nie szybko nie idzie, bo czytam trzeci tydzień i jestem tutaj. A ogólnie jak czytam książki zafona, to robię na jedno posiedzenie. Przykro mi jest, że tak się wydarzyło. Okay. Nie widzę powiązania totalnie z pierwszą częścią. Dlaczego to jest nazywane drugą częścią? No właśnie, bo to jest taka bardzo luźna trylogia. Bez sensu trochę. W sensie to mogłaby być po prostu osobna książka i tyle. Nie jestem fanką, absolutnie nie jestem fanką. Dla mnie jest zbyt pokomplikowane, za mało wyjaśnień. W ogóle nie jestem przywiązana do bohaterów. I jeśli znowu pojawi się tak, że akcja będzie dopiero w połowie tej książki, jak się wydarzyło w Księciu Mgły, w sensie, że opis faktycznie spełni się dopiero w połowie, to się zdenerwuje. Tak nie róbmy, błagam, bo to jest takie nieprzyjemne, że mamy opis książki, tak? Czyli na tym się zaczyna książka, to jest najważniejszy moment książki, a ja mam czekać, załóżmy, nie wiem, 150 stron, aż to się pokaże? W sensie, że za dużo opis mówi wtedy, nie? No. Jakby wolno mi się nieziemsko czyta. Dużo postaci, mało interesujących. Okej. Znaczy interesujących, tylko po prostu, nie wiem, nie umiem tego opisać. Ale mi się Pałac Północy też najmniej podobał, także jakby rozumiem cię. No. Dlatego tak, smutno mi. A nie chciałam przybić żółwika, ale dobra. Może być. Ja skończyłam Ucznia Skrytobójcy Robin Hobb i obiecałam, że wam trochę więcej o tym opowiem. Jest to książka oczywiście fantastyczna dla no, taka jakby przydziału wiekowego dorośli, że to nie jest młodzieżówka, nie? W sensie, ale każdy to może czytać, jak ma ochotę. Krótko o fabule. Mamy tutaj głównego bohatera, który jest bankartem, czyli nieślubnym dzieckiem księcia i na pierwszych stronach zostaje on podrzucony pod właśnie dwór w wieku tam 6 lat, bo już jego tam, nie wiem, dziadek, czy matka, czy siostra, nie wiem, ktoś tam z rodziny jego byłej. Nie, no. Mogę na chwilkę? Żart sytuacyjny. Którego ja nie zrozumiałam, bo nie pamiętam. Bo, przepraszam, bo na początku książki go też przedstawiają. O! Ten sierocinec.
O, to nie wiedziałam. No i jego właśnie ta taka przeszywana rodzina mówi, że ona już się nim nie będzie zajmować i wypadł. No okay. I podrzucają go pod dwór książęcy, królewski, no i tam on zaczyna swoją gdzieś tam przygodę, idzie po różnych stopniach, jakby różne rzeczy ma do obowiązku. Najpierw gdzieś tam pracuje w stajniach z psami, bardzo lubi zwierzęta i ma też pewną umiejętność, bo oczywiście tutaj fantastyki nie brakuje, mianowicie tak zwane rozumienie. To nie jest rozmawianie. On potrafi wejść w umysł zwierzęcia, przy czym najlepiej, żeby to był pies, jakby i widzieć wszystko jego oczami, albo czuć zapach tak jak on, może skłaniać te zwierzęta do różnych rzeczy i ogólnie jest to bardzo ciekawy motyw. No i jakby to dowiadujemy się na początku o tym. No i potem on jakby obserwujemy 10 lat jego życia, jak on już jest gdzieś tam pod 20. No i jak sami widzicie tytuł Uczeń skrytobójcy, możecie się domyślić, gdzie jego droga go zaciągnie. Będzie się uczył po prostu na skrytobójcę. No i ogólnie fabularnie, gdybym wam miała opowiedzieć całą fabułę tej książki, to ona jest mega fajna, bo jakby pomysłowo jest super. Bohaterowie bardzo ciekawi, niektórych bardzo polubiłam. Bruce, zresztą główny bohater, który nie ma koniec końców imienia, nazywa się Benkartem po prostu. Serio? Tak. Też, znaczy oni tam mu nadają jakieś przypadkowe, ale jakby on nie ma takiego imienia, nie? Okej, okay, to jest interesujące. On też jest fajny. Ci różni królowie i książęta również są ciekawi. Ogólnie na tej sferze bohaterów nie ma się do czego przyczepić. Niestety moim zdaniem wartość w tej książce nie istnieje. Ta książka nie jest płynna. To znaczy, że mamy bardzo długie opisy pomiędzy wydarzeniami. Mamy mało stosunkowo wydarzeń, jak na to, że książka ma 500 stron. Ta książka się czuje jak taki bardzo długi wstęp do historii prawdziwej. Jakby na końcu mamy akcję. No tak, bo to jest ogólnie bardzo obszerna trylogia. Ajajaj. Jakby ja rozumiem ten zabieg i dlatego będę kontynuować. Tylko jednak nie ukrywam, że były momenty, kiedy już chciałam nie kontynuować książki, bo ona była po prostu nudna czasami. Nie było dobrego balansu między opisem, statecznością, a dynamiką jakichś wydarzeń i akcji. Więc jakby w teorii ona brzmi bardzo dobrze, ale odrobinę w moim guście po prostu nie spasowała mi. Uważam, że cała twórczość Robin Hobb może być wybitnie dobra, kiedy jakby już poznam całość i kiedy przeczytam kolejne dwa tomy, a potem kolejną trylogię i kolejną trylogię tej autorki w tym świecie, to przestanę patrzeć na Ucznia skrytobójcy jakimś takim krzywym okiem, bo po prostu zrozumiem i docenię całość, nie? Ale na ten moment uważam, że nie jest to super książka. Udało mi się też przeczytać dwa tomy Death Note'u. Jest to moja pierwsza manga w życiu. Pierwsza, nie wiem czy ostatnia, znaczy na pewno będę kontynuowała serię. Strasznie mi się podobało. Bardzo się cieszę. Ale chyba nie ze względu na mangę. Okej. Okay. Bo jakby sama manga. Na historię. Sama manga nie zrobiła na mnie jakiegoś super wrażenia, że jakby forma mangi. No bo historia jest super. Ale historia jest mega świetna. To opinia na temat Lighta. Light jest ekstra. Light jest ekstra, o mój Boże. Masz już Ella? Czy tak, jeszcze nie? On jest na samym początku. A, to Kitos. Ella też jest ekstra. Ella też jest ekstra. No to super, dobrze, że się zgadzamy. A mam pytanko, Misa już jest? Tak, i właśnie a propos Misy, bardzo jej nie lubię. Nie, zgadzamy się. Znaczy nie, no i nie. Nie wiem jak ona, bo Tola oglądała serial tylko. No. Ja, w sensie anime. Nie wiem jak ona została przedstawiona w anime, bo może inaczej, ale Sojowo. W książce jest straszna. No ona jest głupiutka, ona jest taka... Ale no, ona jest bardzo jednowymiarową postacią, jest bardzo. Bo później się coś tam od Janie Pawła. W każdym razie krótko o fabule. Mamy tutaj chłopaka, który jest ponadprzeciętnie inteligentny, co nie jest nam na początku powiedziane, ale bardzo szybko się okazuje, że on ma po prostu ogrom inteligencji. I on znajduje notes, w którym... To jest zły geniusz. Zły naukowiec. I to jest też ciekawe, bo podążamy za głównym bohaterem, który de facto jest złolem w tej książce. No, Jezus, to jest taki fajny motyw. Jest, bardzo ale fajny. Ale anime trochę mnie wynudziło. Ja uważam, że manga ci na pewno nie wynudzi. I co chciałam powiedzieć? I on znajduje ten notes i jak tam się wpisze imię i nazwisko i jak się spełnia pewne warunki, które nie są dość skomplikowane, więc ogólnie można zabić praktycznie każdego, to on umiera. Jeżeli się wpisze powód, to umiera na ten dany powód, a jeżeli nie wpisze się, to zawał serca. I on sobie wymyśla pewną bardzo, bardzo wybitny pomysł, a mianowicie, że będzie zabijał wszystkich złoczyńców i oczyści świat ze zła. No ale szybko gdzieś tam jego ambitne i dobre plany spełzają na niczym. No i powołany zostaje detektyw tajemniczy L, żeby go odnaleźć. A nie ma żadnych dowodów, no bo on wystarczy, że wpisze to nazwisko i ludzie umierają, więc jakby
praktycznie żaden sposób nie może do niego doprowadzić. Ale jak sami wiecie, nie każdy, jakby każdy popełnia błędy. No więc ogólnie... No i geniusz spotyka geniusza. Tak, dokładnie. I to jest niesamowicie ciekawe. Tak. I to takie pewnego rodzaju wymyślanie, że czy jeżeli ja to powiem, to to zabrzmi tak? Czy on to zrozumie w taki sposób, myślę, jak ja chcę? Myślę, że anime bardzo ci się spodoba, jest na Netflixie. Dam szansę. Więc jakby sama manga, nie wiem, czy będę kontynuować jakby przygodę z mangami, ale Death Note był super. Yo! Trzeci tom, czyli... Secret Lucinda, tak. Spoko. Nie wiem, czy potrzebujecie głębszej opinii. Jeśli lubicie baśniobór, definitywnie Spiderunki jest dla was. Tu są gobliny, trole, potwory, supidupi. Jeśli lubicie właśnie baśniobór, wodogrzmoty, małe morze, to definitywnie przeczytajcie Spiderwika i obejrzcie serial. Jeśli... Film. Tak, film. Jeśli dobrze poszukacie, to znajdziecie go, jak piszecie kroniki Spiderwika. To była szybka recenzja. No bo nie wiem, co moje dwie ostatnie książki, które wam tutaj... Nie, mam jeszcze ostatnią wspólną z tobą. Komiks. Tak? No bo ja też przyznam. A! Jakbyś kamień jadła Wojciecha Tochmana. Druga książka Tochmana w jakby moim doświadczeniu literackim. O wojnie na terenach Serbii, Bośni, no tej starej Jugosławii. Sama książka nie była dla mnie kompletnie. Niestety rozczarowała mnie na wielu płaszczyznach. Literacko moim zdaniem nie była dopasowana do tematu, ale to jest bardzo subiektywne i na pewno wielu z was się spodoba. Ale moim zdaniem momentami ona wpadała... Też to powiedziałam we vlogu, że ja nie przepadam jak reportaże niektóre, które na przykład opowiadają właśnie o czymś takim, mają taki bardzo kwiecisty język. A czasami Tochman tutaj wpada właśnie w coś takiego, nie cały czas, ale jednak te momenty są dość mocno irytujące. Przeskoki czasowe, mocno nieczytelne, bo nawet to, że mnie denerwowały, to nawet nie o to chodzi. One były po prostu momentami nie do wyłapania i moim zdaniem te wszystkie zabiegi typowo techniczne ujmowały bardzo clue tej książki, jakim było opowiedzenie historii ludzi, którzy tę wojnę przeżyli. I ta rozpacz, która na pewno była przekazana jakby przez tych ludzi, nie do końca tu wybrzmiewa. I też coś, co ja oczywiście znowu subiektywnie, bo już jakby dostałam trochę hejtu na Goodreadsie, jak to powiedziałam, moim zdaniem brakuje tutaj takiego wstępu, wprowadzenia do tego, co jakby kontekstu historycznego. Ja wiem, że to nie jest reportaż historyczny, ale jednak kiedy się opowiada o wojnie, to dwa zdania o tym, dlaczego ona wybuchła w książce, która opowiada historię ludzi przeżywających tę wojnę, no, byłyby nie ważne. Zaszkodzi. Wiadomo, można sobie wpisać w Google. Tylko jednak... Bo się czyta książkę. No właśnie, znaczy, no ta książka nie miała tego takiego zamiaru. Więc jakby ja rozumiem ten argument. Tylko, że wiecie, wpiszę sobie w Google, pierwsze, co mi wyskoczy, to Wikipedia, a no nie wiem, czy warto jest jakby wspierać wiedzę, którą się wynosi stąd, Wikipedią. A Tochman, który jest już bardzo mocno w tym temacie, bo przeprowadza te wywiady, rozmawia na te tematy z ludźmi, to mógłby nam po prostu to ułatwić i powiedzieć. No dobra, co tam? Co chcesz? Propos tego Goodreadsa, że ludzie na ciebie hejtowali. Czy Zuzia z zaksiążkowanych ocenia książki inaczej niż na 3 gwiazdki? Odpowiedź jest tak. Akurat oceniłam ją na 3 gwiazdki. Więc jakby... Tak, ale niektóre z dzisiejszych, które wam pokazałam, były na 4. Tak. I niektóre na 1, bioksiążkę. Kontynuując temat, ja przeczytając tę książkę, nie rozumiem tego konfliktu. I szkoda. I oczywiście wielu z was to nie będzie przeszkadzać, ale jakby no, czytamy książki, każdy z nas czyta sami, wyciąga własne wnioski, więc mi osobiście to nie do końca siadło. I ostatnie, o czym wam tutaj powiem, bo na końcu będziemy mówić jeszcze razem z Tolą, to Beze mnie jesteś nikim, Jacka Hołuba. Trochę inna niż wszystkie jest ta książka, niestety. Uważam, że tobie się na przykład nie spodoba. Będziesz się trochę męczyła moim zdaniem przy niej. Opowiada o przemocy domowej w rodzinie z bardzo ciekawych różnych aspektów, bo opowiada i o przemocy między partnerami, i o przemocy między dzieckiem a rodzicem, i też bierze z różnych jakby stron ten temat, przeprowadza wywiady z różnymi ludźmi. Bardzo, bardzo ją szanuję, bardzo ją doceniam i polecam wam wszystkim, żeby ją przeczytali. Natomiast moja wrażliwość trochę z tą książką zgrzytała po prostu. Ona jest bardzo dobra technicznie i merytorycznie, natomiast mi osobiście no nie zrobiła na mnie aż takiego wrażenia, jakie zrobiły po prostu poprzednie książki Hołuba. I tyle, ale to jest typowo subiektywnie, bardzo wam ją polecam i ekstra. No i tyle. I ostatnie, co wam tutaj pokażemy, to Giant Days.
Co prawda Sola jeszcze nie skończyła, jest w połowie, więc jeszcze do końca nie ma opinii, tak. Ale to był bardzo przyjemna powieść graficzna o dziewczynach, trzech przyjaciółkach, które idą do koledżu. No i tam mają różne przygody. Ona jest taka bardzo pozytywna. No, taka i słodka. Koła. I to w sumie tyle, co można o niej słodkie powiedzieć. Komiksy są najsłodsze na świecie. W sensie to jest... Na takie kompletne rozluźnienie i na przykład jeżeli macie zły humor, to uważam, że to będzie ekstra. Kreska jest bardzo ładna, tak. W sensie mi się podoba, bo tak. To ona miała tam jakieś zarzuty. I właśnie ja nie miałam zarzutów, ale mnie boli to, że Daisy, mam wrażenie, że jest narysowana trochę innym stylem niż Susan i Esther. I niesamowicie mnie to boli, bo oczy ona ma inaczej narysowane. Dziękuję. Ja mam takie wrażenie chociażby. W każdym razie ja Wam bardzo polecam, bo to było przyjemne. Nic jakiegoś takiego konfliktowego. Toli też się podoba? No i tyle. I tutaj prawdopodobnie Toli się na pewno uda dokończyć to, co zaczęła. I mi też jeszcze się uda dokończyć na pewno dwie książki. Ale zrobię Wam tutaj klip mnie z przyszłości, kiedy je skończę, żeby Wam chwilę o nich opowiedzieć. Więc uwaga! Witam Was w piżamie o 13.30 w mieszkaniu Magdy Getbooki. Natomiast jest sobota, więc sobie tak chillujemy. Ja właśnie montuję dla Was film i przychodzę, żeby powiedzieć o tych dwóch książkach, które udało mi się skończyć, a mianowicie Pustynne Książę. Akurat tutaj żadnych szczegółów nie będzie, bo powstał cały vlog na jego temat, więc na pewno nie podlinkuję, ale po prostu możecie wpisać Brett. I wtedy Wam wyskoczy. I tam jest moja pełna opinia. Bardzo mi się książka podobała, świetna fantastyka. Polecam. I udało mi się również skończyć Gdzie narozrabiał kruk. To jest reportaż o Sachalinie i o wyspach kurylskich, o Kurylach, czyli takich bardzo wysuniętych wyspach Rosji, do których ogólnie stosunkowo mało ludzi jeździ. No i nasz autor tam pojechał, zwiedzał, mieszkał przez jakiś czas, no i w sumie opowiadał o swoich doświadczeniach. Natomiast ta książka nie była zła, ja po prostu w żaden sposób jakby... Jak to wytłumaczyć? Ja oczekuję od reportażu takiego reportażu podróżniczego pewnych rzeczy, a pan autor uznał, że ważniejsze są inne i to jest bardzo w porządku, po prostu to nie było dla mnie. Myśmy się nie zgrali na tym poziomie, czego oczekujemy i czego potrzebujemy od dobrego reportażu i ona była dla mnie po prostu, poruszała dość nudne aspekty tego pobytu i nie do końca... Znaczy w ogóle mnie nie usatysfakcjonowała i ja dalej nic nie wiem o tych terenach, ale nie jest to wina tej książki, tylko wina moich oczekiwań, bo bardzo bym nie chciała, żeby wybrzmiało, że ta książka jest zła, bo nie jest. Nie jest dla mnie. Jeżeli macie ochotę ją przeczytać, to ja Wam nie odradzam. Ja jej słucham w audiobooku, dość krótka książka. Natomiast no, mi nie miała za wiele do zaoferowania. I wydaje mi się, że to tyle, bo już resztę książek przeczytałam w lutym, więc będzie to w podsumowaniu lutego. I tym pozytywnym akcentem to wszystko, co mamy dzisiaj dla Was. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Koniecznie napiszcie, co Wy uważacie o książkach, które nam się udało przeczytać i napiszcie, co Wam się udało przeczytać w styczniu, a my się będziemy żegnać. Trzymajcie się ciepło! Trzymajcie się zdrowo! Cześć!